Poniedziałek, godzina 15. Funkcjonariusze zostają wezwani pod gmach pewnej renomowanej szkoły na warszawskiej Pradze. No cześć, Szymon. Witam. Co tym razem? Ofiarą był chłopak około 17 lat. Mamy ranę postrzałową na czole. Kula przyszła na wolę. Żadnych szans na przeżycie. Chłopaki jeszcze szukają pocisku, utkwił gdzieś w tym murze. Kiedy nastąpił zgon? Jakoś tej nocy. Dokładną godzinę ustalimy w najbliższym czasie. Macie jakieś ślady, odciski palców? Niestety, sytuacja nie jest łatwa. Wygląda na fachową robotę. Ale tam w krzakach znaleźliśmy jakiś biały proszek. Weźmiemy próbki i zbadamy, co to jest. Może dzieciaki z tej szkoły coś brały? Człowieku, z tej szkoły? Oni nawet alkoholu nie piją. Co dopiero coś takiego? Dobra, idziemy się rozejrzeć. Może ktoś coś widział. Okay, na razie. Minutę później. Śledczy postanawiają rozejrzeć się po okolicy. Ej, koleś! Teraz wiadomo. Dzień dobry, przepraszam. Czy nie widział pan może takiego chłopaka? Przebiegał tutaj przed chwilą. Wie pan, ze mną jeszcze nie jest tak źle, żebym się za chłopakami wpadł. Wie pan, jesteśmy z policji i szukamy dealera. To ja to tam koło szkoły się rozejrzę. Przepraszam, czy pan nie jest pijany? A skąd? Ja po prostu biorę silne leki, bo mam ciężką chorobę, którą złapałem na Filipinach. A to co? Lekarstwo? Pan pozwoli z nami. Ej, zaraz, luzik, może kolejeczkę? Dobra. A w ogóle to pan chyba zapomniał, że nam nie wolno pić na służbie. Pół godziny później. Siedziba W4. Mordo ty moja. By żyło się lepiej. A jak? Następnego dnia, godzina 10. Dobrze, nic nie mamy. Jeszcze ten dealer nam zwiał. No, nie za głośno. Witam panowie. Słyszałem, że macie jakąś nową sprawę. Człowieku, nie musisz się tak drzeć. No tak, tak. Wczoraj zamordowali kogoś na terenie szkoły, na Pradze. Porządny liceum. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Co to za szkoła? Przy Jagiellońskiej. O cholera, to może być grubsza sprawa. Pożadne liceum opowiadasz? Co znowu? Pamiętacie tą sprawę? No to chyba był kogoś stamtąd. No ale chyba już tam nie pracuje. No co ty, puściłeś dzieci z takim do parku? Pamiętam to jak dziś. Prowadziłem tą sprawę. Słuchajcie, mamy ekspertyzę. No. Nie wiedzą jeszcze co to za prochy, ale na pewno ofiara chwili śmierci nie była pod wpływem żadnych środków. W ogóle bardzo dobry uczeń, brak nieusprawiedliwionych godzin, same osiągnięcia, chodził do chóru. Proszę. Do chóru? Aha, no dzięki, no na razie. Słuchajcie, i dzwoniła dyrektorka tej szkoły. Mówi, że można się już tam przejść, tylko żeby nie siać paniki wśród uczniów, bo nikt jeszcze o niczym nie wie. Okay. No to ruszamy. Tego samego dnia, godzina 11.15, funkcjonariusze wkraczają do budynku szkoły. Gdzie w tych butach? Dzień dobry, komendacja na policji. Moglibyśmy zadać panu... Patrz, to jest chłopak? Policja, zaklepę!
chciałbym zauważyć, że to pańskie sformułowanie lewa jest nieco chybione, gdyż znajdujemy się w budynku zbudowanym niemal wyłącznie z cegli glinianych, zaś podłoga początkowo wydana tylko i wyłącznie betonem, została następnie pokryta warstwą linoleum, czyli tworzywem zawierającym takie składniki jak safonia, olej lniany czy wączkę. Zaś glewa natomiast... Zabrzcie się, albo poczęstujecie kolejną dawką, bo już zostało. Co to się wyprawia? Dragi? Imberek? Nie, panie władzą. My się jedynie przygotowujemy do finału olimpiady chemicznej. Tak, jasne. A to co? Cukier puder? Panie władzą, to jest wodolowinian potasu zmieszany z wodowęglanem soli. Proszę do pieczenia, proszę do pieczenia! 5 minut później. Funkcjonariusze postanawiają sprawdzić, czy relacja uczniów pokryje się z zeznaniami nauczyciela. W tym celu udają się w kierunku pracowni chemicznej. Dzień dobry. Komandant pracowni, mam do pana jedno pytanie. Nie wie pan, gdzie znajdziemy pracownię chemiczną? Pierwsze drzwi na prawo. Jakby były zamknięte, szarpnijcie mocniej. Już sprawdzałem. Dziękujemy. Ty, co tam się dzieje? Co? Ty patrz, dobierają się do fury komuś. Co? Taki obleśny? Kradliby? Ty, spadamy tam. Dawaj, za nimi.